witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić kilka słów na temat moringi. Tutaj właśnie mam takie opakowanie moringi, którą zakupiłem w Santa Cruz na Teneryfie. Ta moringa pochodzi ze Senegalu, jest tam kultywowana, jest tam odpowiednio zbierana i przygotowywana. Tak właśnie wygląda ta moringa. I chciałem tylko kilka słów powiedzieć na temat tego zioła, ponieważ zioło jest fantastyczne. Posiada wiele minerałów, posiada wiele właściwości leczniczych. Leczy zarówno przewlekłe infekcje, leczy problemy z żołądkiem, leczy problemy z jelitami, z odbytem. To jest naprawdę bardzo fantastyczna roślina i polecam również osobom, które mają bóle głowy, które mają bóle brzucha, wrzody żołądkowe, problem z trawieniem, problem ze zgagą. To właśnie ta roślina, właśnie ta moringa, drodzy kochani, was wyleczy z tego wszystkiego. Ja sobie robię tak kilka razy w tygodniu taki odpowiedni wywar w takim wielkim garku właśnie z moringi, dodaję jakiś pomarańcz, dodaję jakieś cytrusów właśnie do tego wywaru, żeby polepszyć smak, dodaję albo miodu, albo cukru i po prostu wychodzi taki napój z moringi, który jest bardzo zdrowy. Ja ten napój przetrzymuję właśnie w lodówce i każdy z was może sobie taki napój po prostu z moringi zrobić. Bardzo polecam dla osób, które chcą schudnąć, dla pań, które mają jakieś problemy z jelitami, z trawieniem, z żołądkiem, z złym samopoczuciem, z bólem głowy. Tu właśnie w tym momencie chcę pozdrowić moich znajomych z Anglii, ponieważ tam są pewne osoby, które właśnie mają trochę problemy z głową, że są zmęczone, że są po prostu wyczerpane pracą. Niekiedy to są nocki, niekiedy to są prace w różnych godzinach dnia. Dlatego, drodzy kochani, właśnie tą moringę wam bardzo z serca polecam, ponieważ jest to roślina, która naprawdę posiada wiele aminokwasów, wiele potrzebnych nam witamin, magnez, potas, posiada cynk, posiada pewne takie witaminy, które tak naprawdę są nam na co dzień potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dlatego jeszcze raz wam polecam zakup moringi. Ta akurat jest kultywowana w Senegalu, tutaj właśnie w Afryce, niedaleko Wysp Kanaryjskich. Ale wy też możecie po prostu w Anglii, czy ewentualnie w Niemczech, czy w Polsce zakupić moringę i po prostu robić sobie z niej herbaty, lub jeżeli jest sproszkowana, dodawać tą moringę do sałatek, do wszelkiego rodzaju deserów. Możecie po prostu tą moringę używać na co dzień. Jest to zioło bardzo zdrowe, jest to zioło, które naprawdę posiada bardzo pozytywne energie. To właśnie to zioło wam chciałbym właśnie polecić. Również chciałbym skomentować, że robiłem właśnie w tym tygodniu chleb, tutaj właśnie ekologiczny, bez drożdży, tylko urobione ciasto, dodałem odrobinkę kurkumy, dodałem dosyć sporą garść czarnuszki, która promieniuje, dodam, na 30 stopni promieniowania pozytywnego. Czarnuszka była używana już w Egipcie, była używana już przez ludy starożytne. Także również jest bardzo zdrowa i również polecam czarnuszkę, żebyście dodawali do ciast, do chleba, szczególnie do wypieków chleba, czy ewentualnie do sałatek z warzywami, czy to jest marchew pokrojona, czy to jest sałata, czy to są jakiekolwiek inne warzywa. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowa i może wam pomóc w uzyskaniu odpowiedniego stanu samopoczucia, odpowiedniego zdrowia, jeżeli osoba choruje, jest antyoksydanty, czyli jakby można powiedzieć, ona przeciwdziała starzeniu się komórek i naszego organizmu, także właśnie ta czarnuszka spowoduje, że czujecie się, drodzy kochani, o wiele, wiele lepiej. Na marginesie również chciałem skomentować, iż nasza firma posiada aronit mineralny, odpromiennik, który możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Także dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.